Witajcie w kolejnym odcinku. W poprzednich nagraniach przedstawiliśmy Wam nawroty do kraula, grzbietu, do stylu motylkowego oraz klasycznego. Czas na nawroty w stylu zmiennym. Zapraszam do oglądania. Dotychczas poznaliśmy cztery style pływackie, mianowicie styl dowolny pływany techniką kraula na piersiach, grzbietowy, klasyczny oraz motylkowy. Przy omawianiu motylka informowaliśmy Was, że to ostatni styl pływacki. Teraz pewnie zastanawiacie się, jak to możliwe, że jest kolejny. Otóż na zawodach pływackich pojawia się styl zmienny, którym możemy ścigać się na dystansie 100, 200 lub 400 metrów. Cała filozofia polega na tym, że daną część dystansu pokonujemy innym stylem, zawsze w kolejności. Styl motylkowy, grzbietowy, klasyczny i na końcu kraul. Aby prawidłowo pokonać ten dystans, musimy wiedzieć, jak wykonać nawrót ze stylu motylkowego do grzbietu, z grzbietu do stylu klasycznego oraz klasyka do kraula. Jeśli nauczyliście się już nawrotu z poprzednich odcinków, jestem pewny, że dziś nie będziecie mieli żadnych problemów. Zaczynamy! Jak zdążyliście już pewnie zauważyć, w stylu zmiennym pokonujemy dystans na przemian stylem symetrycznym i asymetrycznym. Styl motylkowy należy właśnie do stylu symetrycznego, czyli dopływając do ściany, dłonie muszą znaleźć się na niej w tym samym momencie oraz wysokości. Po dotknięciu ściany odchylamy się w tył tak, aby położyć się na plecach pod wodą. Podciągamy nogi, uginając je w stawach kolanowych i kładziemy stopy na ścianie. Kolejnym zadaniem jest przełożenie rąk za głową. Łączymy je i prostujemy tak, aby nasza sylwetka była opływowa. Następnie odbijamy się od ściany. Gdy poczujemy, że nasze ciało zaczyna tracić prędkość, dokładamy pracę delfinową nogami. Pamiętajmy o delikatnym wypuszczaniu powietrza nosem, aby woda się do niego nie dostała. Tak jak to było podczas wykonywania nawrotu do stylu grzbietowego, możemy pod lustrem wody pokonać 15 metrów. Po tym czasie nasze ciało musi przebić lustro wody, a następnie zaczynamy płynąć pełnym stylem grzbietowym. Po dopłynięciu do ściany czeka na nas kolejny styl. W tym przypadku chcemy wykonać nawrót ze stylu grzbietowego do stylu klasycznego. Jak wiecie z poprzednich odcinków dotyczących nauki pływania stylem grzbietowym, bardzo ważna jest rotacja barków i teraz możemy ją wykorzystać. Przed dotknięciem ściany ustawiamy bark w rotacji, następnie wyciągamy rękę w celu dotknięcia ściany. Na naszym nagraniu pływak dotyka ściany prawą ręką. Po dotknięciu odwraca się przodem i wykonuje nawrót koziołkowy, czyli przerzuca nogi i kładzie stopy na ścianie. Tuż przed odbiciem od ściany prostuje ramiona za głową i przyjmuje pozycję opływową. Płynąc pod wodą, po nawrocie wykonujemy pełny cykl do stylu klasycznego i dokładamy kopnięcie delfinowe. Wypływamy na powierzchnię i zaczynając od rąk, płyniemy pełnym stylem. Pamiętajmy, że w trakcie dopływania do ściany stylem grzbietowym pływak powinien wiedzieć, ile ruchów musi wykonać. Wykorzystujemy do tego chorągiewki. W momencie, gdy pływak je mija, zaczyna liczyć ruchy, aby wiedział, kiedy powinien wyciągnąć rękę. Ostatnim nawrotem, który musimy wykonać przed zakończeniem dystansu w stylu zmiennym, jest nawrót ze stylu klasycznego do kraula. Dopływamy do ściany stylem klasycznym i dotykamy rękami ściany nawrotowej tak jak w stylach symetrycznych, czyli oburącz na tej samej wysokości. Odwracając się, lewa ręka wędruje pod wodę, a prawą przekładamy nad wodą i wkładamy ją do wody, pamiętając, że najpierw wkładamy dłoń. Uginamy nogi w stawach kolanowych i biodrowych. Podciągamy je i kładziemy stopy na ścianie.
Ręce układamy wyprostowane nad głową. Przyjmujemy sylwetkę opływową i odbijamy się od ściany. Następnie dołączamy delfinową pracę nóg pod wodą. Jak zwykle pod wodą możemy przepłynąć 15 metrów. Po tym odcinku wypływamy i zaczynamy pracę pełnym stylem. Jeśli startujemy na zawodach, nie pozostało nam nic innego jak skupić się na jak najszybszym dopłynięciu do ściany. Za nami 3 odcinki nawrotów do poszczególnych stylów pływackich. Jestem przekonany, że duża dawka wiedzy będzie dodatkową motywacją podczas doskonalenia Waszego pływania. W kolejnych odcinkach przedstawimy skoki startowe. Tak jak zawsze proszę Was o subskrypcję naszego kanału, aby nie przegapić kolejnego odcinka. Widzimy się za 2 tygodnie. Do zobaczenia!